Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam serdecznie, zapraszam na informację dnia. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. W trakcie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty mówił, że nie ma świętości bez radości. W uroczystość Wszystkich Świętych Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że do Królestwa Bożego i do szczęścia prowadzi droga pokory, współczucia, łagodności, sprawiedliwości i pokoju. Świętość, jak wyjaśnił papież, nie jest programem życia złożonym tylko z wysiłków i wyrzeczeń, ale to przede wszystkim radosne odkrycie tego, że jesteśmy dziećmi umiłowanymi przez Boga. Bez radości wiara staje się ciężkim i uciążliwym ćwiczeniem i grozi jej, że zachoruje na smutek. Pamiętajmy, nie ma świętości bez radości. Pewien ojciec pustyni mawiał, że smutek jest robakiem serca, który pożera życie. Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy radosnymi chrześcijanami? Pamiętajmy, nie ma świętości bez radości. Ojciec Święty przypomniał, że prawdziwą pełnię życia osiąga się nie będąc młodym, sławnym czy bogatym, ale idąc za Chrystusem i wprowadzając w życie Jego Słowo. Farsi piccoli e affidarsi a Dio. Stawać się malutkim i powierzać się Bogu, zamiast wynosić się ponad innych. Być cichym, zamiast starać się narzucać. Czynić miłosierdzie, zamiast myśleć tylko o sobie. Jutro, w dzień zaduszny, Ojciec Święty Franciszek uda się na francuski cmentarz wojskowy w Rzymie, gdzie będzie przewodniczył mszy świętej. Transmisja na antenie naszej stacji od godziny 11. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina każdemu z nas, że zostaliśmy zaproszeni przez Boga do świętości. Świętość jest powołaniem chrześcijanina. Dziś spoglądamy z niebo z nadzieją, że sami tam się kiedyś znajdziemy. Jednocześnie przez cały listopad modlitwą otaczamy tych, którzy na niebo wciąż czekają. Uroczystość Wszystkich Świętych jest świętem radości, nie smutku. Jest to świętowanie świętości w Kościele i świętości Kościoła. Mówi ksiądz profesor Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym dniu pamiętamy o świętych, czyli o tych, którzy dziś przebywają z Bogiem w niebie. Jest to dzień, w którym patrzymy w niebo wszyscy. Miejsce, gdzie mamy się spotkać kiedyś wszyscy razem z naszym Stwórcą. Podkreśla ojciec Tarsycjusz Bukowski z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystość Wszystkich Świętych w wielu miejscach wierni gromadzą się na cmentarzu. Procesję z modlitwą za zmarłych na cmentarz Powązkowski poprowadził ksiądz kardynał Kazimierz. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. W kościele świętego Karola Boromeusza na cmentarzu Powązkowskim metropolita warszawski przewodniczył mszy świętej. Obecność dzisiaj na cmentarzu, na grobach jest nam potrzebna także po to, żebyśmy sobie postawili pytanie, po co żyję? Jakie to życie na ziemi ma sens? Ma sens, kiedy odkryjemy, że również my bez wyjątku zostaliśmy zaproszeni do świętości. Pani Zuzanna zdaje sobie z tego sprawę i jak mówi, często na modlitwie przyzywa wstawiennictwa świętych. Proszę, żebym tam do nich dołączyła kiedyś i dzisiaj dla mnie to jest święto radosne i proszę właśnie, żeby osiągnąć życie wieczne, bo to jest cel naszego życia. W tej drodze do świętości ci, którzy tę świętość już osiągnęli, mogą nam towarzyszyć jako wzór i pomoc. Mamy rok świętego Józefa. Opiekun świętej rodziny uczy nas zaufania wobec planu Boga. Podkreśla biskup kaliski, ksiądz biskup Damian Bryl. Przyjmuje jego plany, nawet jak są inne od jego wyobrażeń, jego zamierzeń. Jest bardzo dyspozycyjny wobec tego, co chce od niego Pan Bóg. Historie świętych to historie, które inspirują wszystkich, także dzieci. Mamy swoich ulubionych świętych, prawda? Ola ma swojego ulubionego świętego. Chodzi do przedszkola Jana Pawła II, więc nasz Jan Paweł II jest patronem naszej parafii. Pani Anna w dzisiejszą uroczystość sięgnęła po różaniec. Przyszliśmy dzisiaj przy okazji właśnie chodzimy i modlimy się. To modlitwa za zmarłych, dziś tak bardzo im potrzebna i wpisana w pierwsze dni listopada, mówi pani Monika. To jest taki bardzo ważny czas, żeby też wspominać ich o tym, że kiedyś byli wśród nas i teraz już ich nie ma, ale wciąż są w naszej pamięci. Zmarłym, którzy cierpią w czyśćcu, możemy ofiarować wyjątkowy dar w postaci odpustu zupełnego, mówi ksiądz dr Jan Uchwat. Nasza modlitwa w intencji zmarłych przynosi wymierną pomoc tym zmarłym w czyśćcu cierpiącym. Więc
Kościół nam daje taką możliwość, żeby im pomagać. Pomoc w postaci odpustu możemy ofiarować zmarłym poprzez nawiedzenie cmentarza lub kościoła, a także stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu, przyjęcie komunii świętej oraz poprzez odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Stolica Apostolska, a właściwie penitencjaria apostolska, przedłużyła możliwość zdobywania odpustów za zmarłych na cały miesiąc listopad. W tym czasie można ofiarować odpust w wybrane 8 dni miesiąca. W Glasgow z udziałem światowych przywódców trwa szczyt klimatyczny COP26. Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki, który wskazywał, że w centrum zielonej polityki musi stać obywatel. Konferencję COP26 otworzył premier Wielkiej Brytanii. Boris Johnson mówił, że dotychczasowe rozmowy o klimacie muszą przełożyć się na działania. Mamy technologię, możemy i znajdziemy na to pieniądze, ale najważniejsze pytanie dla nas wszystkich dzisiaj brzmi, czy mamy wolę. Wolę deklarują Stany Zjednoczone. Po tym jak Donald Trump podjął decyzję o wyjściu USA z porozumienia paryskiego, teraz klimat stał się jednym z głównych tematów podejmowanych na forum międzynarodowym przez Joe Bidena. Dziś przedstawiam amerykańską strategię długoterminową. Stany Zjednoczone chcą osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Na szczycie klimatycznym Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że każde państwo startuje z innego miejsca i nie można oczekiwać od Polski, że osiągnie postawione cele tak szybko jak kraje zachodnie. Zupełnie inny jest stan, nie wiem, na przykład gospodarki szwedzkiej, która jest, nie jest uzależniona od węgla tak jak my. Albo gospodarki francuskiej, która ma znakomicie rozbudowaną energetykę nuklearną. Dlatego właśnie transformacja musi być sprawiedliwa. Dlatego, aby Polska mogła w porównywalny sposób jak inne kraje partycypować w osiąganiu ambitnych celów klimatycznych, musimy być także zasilani w odpowiednie środki. W centrum transformacji energetycznej musi stać człowiek, podkreślał w telewizji Trwam doradca prezydenta RP Paweł Sałek. Dodał, że działania Komisji Europejskiej i TSUE są zaprzeczeniem tego, jak powinna wyglądać sprawiedliwa transformacja. Pokazuje to przykład Turowa. I niestety, to wielkie hasło, które wiele razy jest powtarzane także przez Komisję Europejską, mówiące o sprawiedliwej transformacji, niestety w przypadku problemu Turowa i nakazu de facto zamknięcia takiej instalacji wbrew lokalnej społeczności, tworząc potworne problemy, jeśli by tak się stało, jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta i całego tamtego regionu, no właśnie stoi w sprzeczności z tymi wielkimi hasłami. Szczyt klimatyczny w Glasgow potrwa do 12 listopada. Bez obniżenia cen gazu nie możemy marzyć o zmniejszeniu cen nawozów, mówi wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. To jedno z najważniejszych wyzwań, z jakim dziś mierzy się polskie rolnictwo. Klucz do rozwiązania problemu w ocenie polskiego rządu ma Bruksela. Obok nawozów drożeją wszystkie elementy, które są potrzebne przy produkcji rolnej. W resorcie rolnictwa Grzegorza Pudę zastąpił Henryk Kowalczyk, nowy wicepremier. Z ministerstwa odszedł silny zwolennik piątki dla zwierząt. Zastąpił go ten, który w tamtym czasie głosował przeciwko ustawom forsowanym przez PiS. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość wysyła sygnał, że no bardziej zrozumiało te potrzeby i postawę polskiej wsi i jednak zamierza się bardziej skłonić do tego, aby jej faktycznie słuchać. Mówi politolog Bartosz Brzyski. Dodaje, że choć piątka dla zwierząt nadszarpnęła zaufaniem do obozu władzy, to wciąż to właśnie PiS nie ma na wsi konkurencji. Nowy wicepremier przejmuje resort rolnictwa w sytuacji, kiedy w Europie szaleją ceny gazu, co winduje w górę ceny nawozów. 70% ceny nawozów to właśnie ceny gazu. Tłumaczy ekspert do spraw rolnictwa Marek Wojciechowski. Wzrost cen nawozów to wzrost cen żywności, alarmuje ekonomista Marek Zuber. Wskazuje, że na kryzys gazowy zapracowała sama Komisja Europejska. Wzrost zapotrzebowania na gaz to wzrost ceny. No ale tak potężnego wzrostu jak w tym roku nikt nie oczekiwał. To jest rzeczywiście szokująca zmiana i ona przede wszystkim wynika z polityki Rosjan. Opozycja postulowała, by rząd w reakcji na rosnące ceny gazu wynegocjował z Komisją Europejską obniżkę VAT-u. Wypowiedzi polityków rządu nie wskazują jednak, by taki scenariusz był brany pod uwagę. Wicepremier Henryk Kowalczyk mówi za to, że podjęte zostały inne działania. We współpracy z resortem aktywów państwowych i grupą Azoty, producentem nawozów. Wprowadzają pewne
ułatwienia zakupu dla rolników, no ale tu możemy uzyskać kilkaset złotych obniżki. Ta rezerwa się kończy i cały czas liczymy na to, że Unia Europejska podejmie działania w celu obniżki cen gazu. Bez podjęcia działań to rolnicy mogą dostać solidnie po kieszeni. Drożeją wszystkie elementy, które są potrzebne przy produkcji rolnej, wskazuje ekspert do spraw rolnictwa Aldona Łoś. Paliwo, prąd, no woda w jakiejś mierze, wszystkie wywóz nieczystości, ale także środki ochrony roślin i nawozy. Według resortu rolnictwa problem pogłębiają unijne przepisy, które nie pozwalają wspierać zakupu środków do produkcji rolnej. Wysokimi cenami nawozów ma za to zająć się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziś w reakcji na problem, z jakim mierzy się polskie rolnictwo, rząd decyduje się na presję w Brukseli. Bez obniżenia cen gazu, a to jest problem europejski, nie polski, to nie możemy marzyć o istotnych zmniejszeniu cen nawozów. Oszczędności rolnicy będą mogli szukać w innych elementach Polskiego Ładu, mówi ekspert do spraw rolnictwa Marek Wojciechowski. Chociażby poprzez wyrównanie dopłat bezpośrednich do średniej unijnej, a nawet należy sprawić, żeby te dopłaty były wyższe od średniej unijnej. Rolnicy będą mogli poprawiać swoje dochody poprzez sprzedaż bezpośrednią i rosnące tutaj limity. W ramach Polskiego Ładu na odbudowę przetwórstwa przeznaczona zostanie kwota ponad 4 miliardów złotych. Rolnicy nie poniosą też opłat targowych za handel w piątki i soboty. Powstanie też nowy system ubezpieczeń upraw. Od jutra rusza rejestracja na szczepienie trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19. Preparat podawany jest po upływie 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia celem utrwalenia odporności. Trzecia dawka, tak zwana przypominająca, ma poprawić odporność, która z czasem maleje. Powodem jest obniżający się poziom przeciwciał, podkreśla profesor Małgorzata Polc-Dacewicz. I dlatego ten okres 6 miesięcy to jest ten czas, kiedy wykazano, że już odporność spada. I to jest ten moment, w którym należałoby przyjąć dawkę przypominającą, czyli dawkę booster i uzupełnić to szczepienie. Od 23 września trzecią dawkę szczepionki podawano chętnym powyżej 50 roku życia, a także pracownikom ochrony zdrowia, mającym bezpośredni kontakt z pacjentem. Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, grono osób zostało rozszerzone o wszystkie osoby pełnoletnie. Planujemy, że ten proces wystawiania skierowań dla osób, które pół roku temu miały ostatnią dawkę podaną, będzie uruchomiony 2 listopada. Od jutra na szczepienie dawką przypominającą będzie mogła zapisać się każda pełnoletnia osoba. Skierowania będą wystawiane systemowo, podkreśla dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Jerzy Karpiński. W systemie znajdują się informacje wszystkich osób, które zaszczepiły się drugą dawką i po upływie 6 miesięcy system sam wygeneruje skierowanie na szczepienie trzecią dawką dla każdej z osób, która ukończyła 18 rok życia. Z takim skierowaniem chętni będą mogli zgłosić się do punktu szczepień. To, czy skierowanie jest już wystawione, można sprawdzić na internetowym koncie pacjenta. Każdy może wybrać dowolny punkt szczepień. Dawkę przypominają szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło do tej pory w Polsce 765 tysięcy osób. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce przeforsować od dawna wyczekiwane zmiany w ustawie Za życiem. Nowe regulacje dotyczą m.in. kwestii okołoporodowych. Hospicja perinatalne w każdym województwie, osobne pokoje w szpitalach dla kobiet w ciąży, u których stwierdzono wadę dziecka, czy podwyższenie jednorazowego świadczenia wypłacanego przy porodzie dziecka z niepełnosprawnością. To propozycje, jakie znalazły się w projekcie zmian w ustawie Za życiem, zaznacza wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Przede wszystkim chodzi o to, żeby rodzice, którzy mają już diagnozę o niepełnosprawności dziecka, nawet w okresie prenatalnym, mogli otrzymać rzetelną informację i opiekę. Dlatego chcemy wspólnie z Ministerstwem Edukacji uruchomić funkcję doradcy rodziny. Jego zadaniem będzie zarówno wsparcie psychologiczne dla rodziców, ale także służenie profesjonalną radą i informacją. W tym celu zostanie uruchomiony portal informacyjny. To tam będzie można umówić się na konsultacje z doradcą. W tym roku rząd przeznaczył dodatkowy 1 mld zł na różnego rodzaju programy. Z tego
Przede wszystkim chcemy uruchomić wypożyczalnię sprzętu, tego drogiego sprzętu, takiego jak wózki elektryczne, które do tej pory no, dla rodziców były zawsze ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza przy dzieciach, gdzie te wózki trzeba zmieniać co roku, bo dziecko rośnie. W tej chwili to będzie wypożyczane. Zdejmiemy bardzo duże obciążenie finansowe z rodziców w ten sposób. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka po wyroku Trybunału Konstytucyjnego chroniącego lepiej życie nienarodzonych postulowało, by zwiększyć świadczenia dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dziecko. Właśnie takich działań dziś oczekują od rządu. Jedynym sensownym rozwiązaniem, o którym naprawdę już od lat mówimy, jest po prostu dosypanie pieniędzy do kieszeni rodziców. Danie im pieniędzy do ręki, aby mogli sami według swojej jak najlepszej orientacji, jak najlepszych intencji właśnie tymi pieniędzmi wspomóc leczenie, rehabilitację swojego dziecka. Tylko rodzice i opiekunowie wiedzą dokładnie, czego w danej chwili potrzebuje ich chore dziecko. Bezpośrednie wsparcie pieniężne w postaci na przykład dodatkowych środków w procesie wychowania niepełnosprawnych dzieci nie pojawiło się w nowych rozwiązaniach wchodzących w skład ustawy za życiem. Metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Józef Guzdek podziękował żołnierzom, policjantom i funkcjonariuszom Straży Granicznej za stawanie w obronie Polski oraz za niesienie pomocy migrantom, którzy przedostali się z Białorusi do Polski. Służby przekazują potrzebującym żywność, a także gwarantują dostęp do pomocy medycznej. W sobotę odnotowano ponad 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wczoraj podobnych sytuacji było blisko 500. Presja migracyjna nie słabnie z tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Każdego dnia mierzą się żołnierze, policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej. Każdy z nas ślubował stać na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej nawet z narażeniem życia. Mówi chorąży Straży Granicznej Michał Tokarczyk. Ojczyzna to prawdziwy dom, a wy jesteście gotowi stawać w jego obronie. Te słowa do żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policjantów skierował ksiądz arcybiskup Józef Guzdek. Zdaję sobie sprawę, z jakimi wyzwaniami mierzycie się każdego dnia. Jestem wdzięczny za wasz profesjonalizm, a także za każdy przejaw współczucia i gest pomocy okazywany migrantom. Trzeba przywrócić szacunek i godność żołnierzy, który dba o bezpieczeństwo kraju. Mówi ksiądz profesor Waldemar Cisło i dodaje, że dziś w reakcji na wrogie działania reżimu Łukaszenki nieodpowiedzialne jest podważanie zaufania do polskich służb. Ochrona granicy państwowej w przypadku polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej idzie w parze z pomocą i wrażliwością wobec tych osób, które próbują przedostać się do Polski. Służby są tak przeszkolone, by w razie potrzeby udzielić migrantom wsparcia medycznego. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami pomóc bezpośrednio na linii granicy państwowej, to dysponowane są właśnie karetki pogotowia do wsparcia takich osób. Osobom, które nielegalnie przekraczają granicę, gwarantowana jest pomoc. Mamy gorącą herbatę, posiłki regenerujące, wodę butelkowaną, koce termiczne, a także pakiety, które dostajemy od różnych instytucji. Służby podjęły współpracę z Caritas Archidiecezji Białostockiej. Pomagają też miejscowe parafie. Wierni przygotowują pakiety pomocowe. Zawierających koc termiczny, wodę, batony energetyczne, a także ogrzewacze do rąk. Takie pakiety dostali chociażby strażnicy Straży Granicznej, którzy je przekazują. Tym migrantom, którzy w placówkach w Michałowie i Krynkach czekają na decyzję w sprawie azylu, przekazywane są zabawki i odzież. Polacy wierni pokazują, że nie jest im obojętny los tych, którzy cierpią. Wskazuje na to ogromna skala pomocy, jaka jest przekazywana na Bliski Wschód. Między innymi za pośrednictwem papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Pomagamy tam na miejscu, gdzie ktoś $10 nie ma na to, żeby utrzymać swoją rodzinę. Bo żeby dziecko mogło w Syrii chodzić do szkoły przez miesiąc, potrzebne jest 10 euro. W Libanie $20. To wielka nieuczciwość mówić Polakom, że nic nie robią w reakcji na cierpienie, podkreśla ksiądz profesor Waldemar Cisło. Akcje pomocowe, jakie docierały do Syrii i Iraku, pomagały wyżywić głodujące dzieci, wyleczyć tysiące osób, które nie miały pieniędzy na to, by dostać się do Europy. Dziś w dramatycznej sytuacji jest Liban i to właśnie jemu poświęcony będzie w tym roku Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. I to już wszystkie wiadomości na teraz. Serdecznie zapraszam na kolejne wydanie Informacji Dnia. Do zobaczenia.